Operator filmowy Michał Sobociński i aktorka Natalia Rybicka potajemny ślub. Wszystko trzymali w tajemnicy. Natalia Rybicka największa popularność zdobyła grając w serialu Blondynka, Plebania i Szpilki na Giewoncie. Udało się jej się tak wystawić w paru kinowych hitach, takich jak Ekscentrycy. Czyli po Słonecznej Stronie ulicy Janusza Majewskiego, czy komedii i romantyczny i idealny facet dla mojej dziewczyny. Aktorka ma również niezwykle słuch i talent taneczny, niewiele osób wie, że trenuje styl nowoczesny, klasyczny oraz disco dance. Na swoim koncie ma podwójne mistrzostwo Polski w disco freestyle. Swojego przyszłego męża, tak związanego z branżą filmową, aktorka poznała w 2017 roku. Między dwojgiem od razu zaiskrzyło, z czasem parę polaczyło gorące uczucie. Operator filmowy. Syn przedwczesnie zmarłego Piotra Sobocińskiego, ma już za sobą nieudane małżeństwo, które jednak zaowocowało dwójka dzieci. Teraz buduje swoje życie na nowo. W czerwcu 2021 roku na świat przyszło pierwsze wspólne dziecko Piotra i Natalii. Córeczka Helenka urodziła się w Paryżu, bowiem tam pracował wtedy operator. O wszystkim poinformował na swoim instagramowym profilu dumny ojciec. Teraz okazuje się, że para zdecydowała się wreszcie sformalizować swój kilkuletni związek. Do ślubu miało dojść już parę miesięcy temu, ale jak do tej pory, zarówno Natalia, jak i Michał utrzymywali to w tajemnicy. O ceremonii operator opowiedział dopiero niedawno na łamach magazynu Dobry Tydzień. Okazuje się, że sama uroczystość stała pod dużym znakiem zapytania. Para nie wiedziała, czy w ogóle dojdzie do ślubu. Do ceremonii omal nie doszło. Zerwała się wielka ulewa i burza. Musieliśmy usuwać kamienie, żeby dotrzeć do urzędu, przyznał Sobociński. Jak można dowiedzieć się z tekstu, na uroczystości byli obecne tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele pary. Obraczki zakochanym podali dzieci pana młodego z poprzedniego związku, Hanna i Zak. Pomimo tego, że pierwsze wspólne dziecko Natalii i Michała urodziło się za granicą, małżeństwo zdecydowało się wrócić do kraju. Obecnie cała rodzina mieszka w Konstancinie pod Warszawą.